Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Ten materiał, myślę, zakończy tą serię o wdowieństwie. Tak jak zapowiadałem tam, przedstawię Wam dzisiaj mój cały program lotowy. Wiadomo, jest to materiał bardziej dla takich hodowców młodszych, którzy zaczynają, na czym to polega, po co, jaki środek stosuje i jak moim zdaniem w prosty sposób naprawdę można fajnie bawić się tym sportem, gdzie naprawdę nie trzeba nie wiadomo jak kombinować, stosować nie wiadomo jak dużej ilości suplementów, dużej ilości najróżniejszych środków, by naprawdę bardzo fajnie sobie radzić i bardzo fajnie latać. Ktoś, kto mnie śledzi już od jakiegoś czasu, wie, że pomimo tego, że nie stosuję tych środków nie wiadomo jak dużo, lecę w miarę w prosty sposób, udaje mi się te wyniki naprawdę wylatać na bardzo satysfakcjonującym poziomie, jeżeli chodzi o oddział. Ukazały się właśnie w dniu wczorajszym wyniki do Mistrzostwa Polski. Wielkie gratulacje dla wszystkich mistrzów, dla wszystkich hodowców, którzy są tam sklasyfikowani. Naprawdę wielki szacunek. Wiele, wiele pracy na pewno włożone. Oby tak dalej i niech ten nasz sport się rozwija. Dzisiaj, jeżeli chcecie oczywiście wysłuchać tego w całości, chcecie się dowiedzieć, jak ja dokładnie lecę od A do Z, polecam oglądać do końca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dzisiejszym materiale, jeśli chodzi o czas oglądania, czy poświęcicie jakieś 20 minutek, żeby wysłuchać tego w całości. Tutaj przedstawię wszystko od A do Z. Dzisiaj niedziela, dzień kąpieli. Nieważne, że na dworze jest gdzieś w granicach 0, minus 1. Leży śnieg. Gołębie bardzo, bardzo chętnie zażywają kąpieli. Jest tutaj teraz przez kilka dni niesprzątane. Tak jak widzimy tutaj po kąpieli troszkę tutaj tej wody nam do środka nachlapały. Jak zakończę kąpiel, wówczas tutaj posprzątam, żeby wiadomo o tą higienę w miarę zadbać, aczkolwiek teraz ogólnie nie jestem jakimś wielkim maniakiem sprzątania, aczkolwiek ten raz w tygodniu zawsze jest tutaj sprzątnięte. Tak więc zacznijmy po kolei. Jak ja przygotowuję ptaki? Wiadomo, najważniejsze okres pierzenia. Ptaki muszą się bardzo fajnie wypierzyć. Wówczas mają wszystkiego pod dostatkiem. Jeśli chodzi o karmy, no praktycznie nie używam już karm tych dodatków typu pszenica, typu jęczmień. Dlaczego? Karma typu jęczmień czy pszenica są to karmy, których gołąb, zwłaszcza zimą, musi jednak zjadać więcej. Dużo osób stosuje jęczmień i tak dalej z racji tego, że jest tańszy i tak dalej. Przeliczcie sobie naprawdę, taka moja rada, przeliczcie sobie, ile kosztuje Was pszenica, ile oni muszą, czy jęczmień, ile one muszą go zjeść, jak duże ilości, bo zjadają tego więcej, żeby ogrzać swój organizm w tym okresie, gdzie już faktycznie zaczynają się przymrozki i tak dalej, a ile zjadają tej karmy z worka. Wiadomo, jest karmy, ceny karm idą w górę, niestety, aczkolwiek no, cena zwykłej pszenicy, jęczmienia również. Ja stwierdziłem, że już nie daję tych karm takich, że tak powiem, uboższych. Stosuję cały czas karmy oryginalne z worka. Dlatego też może, że mam tych gołębi ograniczoną ilość. Zawsze są redukowane lotniki do danej ilości. Jest ich zawsze poniżej 60. Nie mam żadnej fermy. Dlatego też stwierdziłem, że karmy będą miały zawsze najlepszej jakości. Tak więc zaczynajmy. Przede wszystkim pierzenie. Muszą być ptaki bardzo dobrze wypierzone. I myślę, że tak jest również w tym roku. Kilka dni temu
Były ptaki już odrobaczone. Nie było żadnych symptomów, nie znalazłem w żadnym miejscu żadnego robaczka, jeżeli chodzi o odchody, więc myślę, że wszystko jest jak najlepszym porządku. Też myślę, że widać to po ich zachowaniu, tak, że zachowują się naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Tak więc zaczynam od dobrego wypierzenia gołębi. Następnie, tak jak mówię, są gołębie odrobaczane. Badań od kilku lat nie robię, ale to też dlatego, że te badania, żebym miał możliwość je zrobić, no niestety tutaj w okolicy u nas nie mam, przynajmniej nie znam zaufanego, w cudzysłowie, jakiegoś dobrego lekarza weterynarii, to raz. Po drugie, badając gołębie, żeby było to bardzo, bardzo takie wiarygodne, trzeba by było naprawdę bardzo dużą ilość tych próbek wysłać, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. To oczywiście jest tylko moje zdanie. Dlatego też od 2 lat stosuję tą kurację zimową, która teraz lada dzień będzie wykonana. Normalnie powinienem ją wykonać, myślę, jakiś miesiąc temu, aczkolwiek z czasem było różnie. Będzie wykonana kuracja na salmonellę środkami od Dominika Palarskiego. Tak jak mówię, każdy robi jak uważa, ja robię w ten sposób. Ta kuracja będzie 14-dniowa przeprowadzona, żeby te gołąbki oczyścić. Tak jak mówię, najpierw były odrobaczone, teraz będzie kuracja na salmonellę. Następnie odbudowa nerek i wątroby środkiem też od Dominika, też przez dłuższy czas. Bardzo fajnie, moim zdaniem, gołąbki po tym wyglądały, bardzo fajnie się zregenerowały. U mnie gołębie przez cały sezon są zamknięte, po sezonie są zamknięte, nie wypuszczam ze względu na bardzo intensywne ataki jastrzębia. Też mówię, bywa różnie, jeżeli ktoś oblatuje, ma taką możliwość, super, zazdroszczę. U mnie niestety koleżanka z lasu jest wybitnie aktywna w tym okresie i nie daje im tutaj odpocząć. Szczerze, to potrafi mnie atakować nawet tutaj w siatki, więc naprawdę jest pod tym kątem słabo. Kurację, żeby nie było, że jestem jakimś lekomanem, absolutnie raczej uważam, że nim nie jestem, zwłaszcza jeżeli chodzi o gołębie rozpłodowe. Gołębie rozpłodowe u mnie mają, powtórzę to po raz kolejny, jedną kurację w roku, tylko i wyłącznie kurację na rzęsistka, czyli na żółty guzek na jajkach pierwszych, i nic więcej przez cały rok nie mają podawane. Przez cały rok podawane mają jedynie jakieś probiotyki, grity, witaminy do wolnego dziobania i praktycznie nic więcej. Nie stosuję w rozpłodzie kuracji więcej antybiotykowych. U mnie gołębie w rozpłodzie muszą mieć mega odporność własną. Takie mam do tego podejście. Gołębie chorowite moim zdaniem nie mają prawa dać mocnego potomstwa. Takie jest moje podejście i tego się bardzo mocno trzymam. Jeżeli chodzi o gołębie lotowe, tak jak mówiłem, teraz kuracja na salmonellę, po tym odbudowa nerek i wątroby, następnie będzie całe stado zaszczepione. Zaszczepione, ja szczepię szczepionką mykosalmowir. Od lat, od 2014 roku, jak zacząłem tutaj tą hodowlę od nowa, cały czas jest stosowana ta szczepionka, nigdy nie miałem z nią problemów, a na pewno dobrze zabezpiecza. Wiem to na przykładzie typu, nie wiem, wraca mi jakiś gołąb po pół roku, który nie był szczepiony jako młody, jego pokręci, a te tutaj spokojnie wytrzymują. Następnie, gołębie paruje w granicach 20 lutego, ze względu na to, że zaczynam sezon lotowy
już z pozycji wdowca. Jeżeli chciałbym pierwsze loty lecieć jeszcze od młodego, wiadomo, parowałbym je sobie na początku marca. Z racji tego, że chcę odsadzić ptaki wcześniej i już rozpocząć treningi, parowane są w granicach 20 lutego. Wcześniej jest kilka razy, jak tylko mogę, są przeprowadzane parowania próbne, wstępne, żeby te ptaki już się zapoznały ze sobą, żeby już się lekko podparowały, żeby później nie było z tym problemów. Bardzo mocno przywiązuję do tego wagę. Przez ostatnie 3 lata jajka w granicach, tam mówię, 25-28 par znosi mi z reguły w odstępie 5-6 dni, więc wszystko, całe stado równo się kładzie. I wówczas, gdy gołębie kładą jajka, wiadomo, wówczas troszeczkę schodzą już z masy, bo wiadomo, pędzą się na jajka i tak dalej. I wówczas zaczynam je powolutku oblatywać. Zaczynam je otwierać. Wiadomo, u mnie każdy oblot jest kontrolowany. I mają wówczas, jeżeli zniosą wszystkie jajka, mają tą drugą kurację, czyli kurację narzęsistka, na jajkach przez 6-7 dni. Po tym, wiadomo, odbudowa i tak dalej. To, wiadomo, jest podstawą. Podstawą jest podanie po każdym antybiotyku coś na grzyba, żeby też zabezpieczyć organy wewnętrzne, żeby, wiadomo, nie zagrzybić ptaków. Nie widać tego. Grzybicy jako takiej nie zauważycie jako objawów, a niestety wpływa to bardzo, bardzo negatywnie. Ptaki wówczas zaczynają być oblatywane. Wiadomo, wówczas karma cały czas jest u mnie mocna, nie, tak jak powtarzam, nie ma cały czas żadnych tych karm typu jęczmień czy pszenica i tak dalej. Aczkolwiek dodawana jest powoli karma typu super dieta, jak siedzą oczywiście na jajkach, żeby troszeczkę te gołębie były lżejsze. I później, wiadomo, jest to robione regularnie, ile mogę. Nie jestem jakimś, że tak powiem, fanatykiem wypuszczania za każdym razem, dwa razy dziennie, bo to wiadomo, że praca zawodowa na to nie pozwala. Aczkolwiek ja uważam osobiście, z własnego doświadczenia, nie jest to aż tak bardzo, bardzo potrzebne. Ptaki naprawdę przyzwyczają się do tego, że nie macie czasu. Jeżeli macie czas tylko wypuszczać je po południu, róbcie to regularnie tylko po południu i też naprawdę nie może być to, że tak powiem, zrzucane na to, że ptaki słabiej lecą, bo są wypuszczane tylko w godzinach popołudniowych, tylko raz, nie macie możliwości. Na to nie możemy zrzucać. Wiadomo, później gołębie odchowują młode. Tam również nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tą karmę zrobić jakąś lekką. Karma już wtedy, ta super dieta, która była stosowana, wiadomo, tak pół na pół z karmami, z karmą rozpłodową, gdy siedziały na jajkach, ona, wiadomo, już wtedy bardzo mało jest stosowana. Głównie jest stosowana cały czas karma rozpłodowa, żeby te młode bardzo ładnie odchowały i mocno odrosły. Aczkolwiek wiadomo, że gdy gołębie karmią, też nie będą jakieś zbyt grube, że tak powiem. Wówczas jest stosowanych dużo dodatków. U mnie akurat, wiadomo, czy mleko w proszku, czy probiotyki, czy Quikor. To są takie te środki, które są podawane, gdy gołębie odchowują młode i cały czas, regularnie, codziennie są oblatywane. I tak praktycznie młode mam do odsadzenia przy takim puszczeniu w pary w granicach 15 kwietnia. Gdy młode już są większe, gdy młode osiągają jakieś 2 tygodnie, bardzo mocno podglądam, czy przypadkiem nie stare nie kręcą się już za drugimi młodymi. Robię to różnie. Albo pozwalam im nieraz znosić drugie jajka, tylko wówczas nie pozwalam im siedzieć na tych drugich jajkach dłużej niż 5 dni.
Jeżeli uda mi, wiadomo, są niektóre samice, które bardzo szybko znoszą, wówczas na takie samice nie patrzę, pozwalam im znosić te drugie jajka. Nie chcę robić obiegówki za wcześnie. Z reguły rozdzielam ptaki, gdy młode mają około 3 tygodni. Są już fajne w piórkach, wówczas przechodzę na obieg, czyli samice mamy tam, gdzie w tym drugim gojemniku, tam gdzie mamy to przejście. Tam samice spędzają cały dzień, samce z młodymi spędzają cały dzień tutaj. Następnie wiadomo, przy oblocie wymieniają się, samice wówczas karmią tutaj młode. Metoda obiegowa myślę, że każdemu jest znana. I wówczas, gdy przechodzę na metodę obiegową, jest to w granicach, to jest już na początku kwietnia, myślę w granicach 5 do 10 kwietnia, ptaki zaczynam wywozić. Mimo to, że są to gołębie dorosłe i teoretycznie już bardziej doświadczone, pierwsze dwa treningi i tak mają z reguły z około 10 km. Wiadomo, ptaki wtedy są karmiąc młode, są bardziej przemęczone. Jest to dla nich coś nowego, bo jednak nie karmiły tych młodych przez pół roku. Więc zaczynam od takich prostych, krótkich treningów w granicach 10 km. I co najważniejsze, gdy już w granicach, jak zaczynam rozdzielać ptaki, pierwsze karmienie, jakie dostają, to wiadomo, karma rozpłodowa, którą one karmią młode, jest to mniejsza dawka, a druga dawka, dosypuje im, że tak powiem, jest to już karma bazowa, którą będę latał. I u mnie akurat karmą bazową, od której wychodzę, jest karma Jerry Plus. I ona już jest im podawana na początku kwietnia, czyli jakieś 3 tygodnie przed sezonem lotowym. Po karmie Jerry gołębie stają się o wiele lżejsze i coraz chętniej trenują. Ja nie ukrywam, kupuję tą karmę na cały sezon, i na starych, i na młodych. Robię to wcześniej. I jest ona już, mówię, tak jak dostają ją już od początku kwietnia, co najmniej na jeden posiłek, tak żeby na przykład na noc najadły się już tą karmą lżejszą. I tak to mniej więcej wygląda już wtedy. Gdy ptaki są już rozdzielane, czyli są na tym obiegu, młode już są większe, z reguły zrzucam je na dół, żeby sobie tutaj same dojadały. Zaczynam podawać również środki, które będę stosował w sezonie lotowym. Podaję je z reguły w dawkach 1/3, gdzieś tak mniej więcej, tego, co będę podawał w sezonie. Czyli robię takie zapoznanie ptaków ze środkami. Organizm gołębia musi nauczyć się do tych środków. Musi sobie przypomnieć, do czego one służą. I jeżeli uważamy, że wprowadzimy środki po pierwszym locie albo tuż przed pierwszym lotem, efektu nie będzie od razu. Ten efekt będzie po kilku tygodniach stosowania i do tego musimy się tego, że tak powiem, nauczyć i uświadomić sobie to, że tak to będzie wyglądało. Środkami bazowymi u mnie w większości są środki z Ronfielda, aczkolwiek wzbogacone też różnymi środkami z innych firm. Środkiem, bez którego nie wyobrażam sobie lotowania, to na pewno Blitzform, czyli żelazo, które wpływa na namnażanie czerwonych krwinek w organizmie, a co za tym idzie, na lepsze utlenienie mięśni. No ja osobiście nie wyobrażam sobie lotowania bez tego środka. Na pewno stosowane jest u mnie białko, akurat białko u mnie, bardzo proste, białko plus witaminy, czyli mleko w proszku dla dzieci. Następnym środkiem, który używam, ze względu też na to, że karmą bazową jest karma Jerry Plus, a ona nie ma w sobie bardzo małą ilość białka, dlatego też stosuję mleko. Środkiem następnym, wiadomo, będzie również z Ronfielda Carni Speed. Jest to środek, który tak zwany spalacz tłuszczu, ja na niego mówię, czyli on zamienia ten tłuszcz, który one
jeszcze posiadają, zamienia go w energię, stosowany jest niemalże cały tydzień. Jest, wiadomo, są stosowane probiotyki, cały czas jest stosowany propolis. To są, że tak powiem, te moje główne, bazowe środki, które są używane. I jak to u mnie wygląda później? Wiadomo, gołębie są rozsadzane w granicach, są młode, są oddzielane w granicach 20 kwietnia. Mamy ten tydzień, półtora, gdzie ptaki są już na pełnym wdowieństwie, już nabierają tej witalności, gdzie młode już są oddzielone. I wówczas wchodzimy w naprawdę ostre treningi. Jeżeli się da, to nawet codziennie. Jeżeli się nie da, to co drugi dzień, w zależności od pogody. Dojeżdżam z nimi tak do 50 km, dalej nie wożę. I wówczas normalnie widują się po każdym przylocie. Jak u mnie wygląda sezon, jeżeli chodzi o stosowanie środków po locie, czy przed lotem, tak dalej. Gdy gołąb, zaczynamy tydzień, że tak powiem, od poniedziałku, ustalmy sobie, że loty są w niedzielę. Poniedziałek po locie gołębie są odbudowywane. Podstawą u mnie jest to, że gołąb musi być bardzo szybko odbudowany i zabezpieczony, że tak powiem, przed następnym lotem. Jeżeli jesteśmy po locie w poniedziałek, też nie będę tego ukrywał, bo ja, że tak powiem, na tym kanale nic nie ukrywam. Mówię tak, jak jest. Nie każdy musi się ze mną zgadzać, jak najbardziej to rozumiem. Po locie pierwsze pojenie rano do wody gołębie dostają jakieś zabezpieczenie typu albo jedno pojenie, na przykład totalną dezynfekcją od Dominika Palarskiego, albo środkiem na rzęsistka. Jest to jedno pojenie rano po południu, bądź już jest woda wymieniana na czystą, ewentualnie na coś, na jakiś środek na grzyba. Poniedziałek, wtorek dostają na pewno probiotyki czy na karmę, czy do wody, w zależności jakie kto stosuje. I na pewno dostają coś na grzyba i coś na jakiś probiotyk. To jest zawsze podstawa, jeżeli chodzi po jakimkolwiek podaniu jakiegoś antybiotyku. Karma na początku, zaraz po tym polocie, na początku jest mocniejsza, znaczy mocniejsza, dostają cały czas to Jerry Plus, aczkolwiek z dodatkiem białka, więc to mleko plus w którym są witaminy i białko. Przez cały tydzień, już od wtorku na pewno, do wody na jedno pojenie idzie Carni Speed. Wiadomo, na pierwsze loty daję tego jakieś pół dawki, są to loty krótkie, więc ja tego na pewno nie będę, że tak powiem, z tym przesadzał. Im dłuższy dystans, im dalej w sezon, dochodzimy na lotach 300 km do normalnie pełnej dawki, taka jaka jest na butelce. Czyli tak, Carni Speed stosowany jest od wtorku do soboty, do piątku, przepraszam. Przeważnie również w poniedziałek po południu też do wody już idzie, czyli to 5 dni praktycznie dostają go non-stop. W sobotę zawsze jest czysta woda. Ja wodę zmieniam zawsze 2 razy dziennie. Czyli na przykład Carni Speed, jeżeli daję rano, to po południu dostają czystą wodę. W czwartek do tej pory, tylko w czwartek, dostawały ten środek, bez którego sobie nie wyobrażam, czyli Blitzform. Blitzform był zawsze stosowany w czwartek. W przyszłym sezonie myślę, że będzie stosowany środa, czwartek. Tak jak mówię, białko, poniedziałek, wtorek, przeważnie z dodatkiem probiotyków, z dodatkiem Quicoru, żeby te gołębie mocno odbudować, żeby one szybko się zregenerowały po locie i chciały intensywnie trenować. Karmy bazowe na loty do 300 km, to wiadomo, jest Jerry Plus i ewentualnie Super Dieta. I innych karm u mnie do tej pory nie było i tak można latać. Nie ukrywam, na przyszły sezon będzie wprowadzona jakaś modyfikacja, ale to dopiero opowiem w przyszłym roku. Tak jak mówię, teraz przedstawiam mój program z poprzedniego roku, z poprzednich lat. Więc początek tygodnia, bardzo mocna odbudowa,
cały czas karma z worka, czyli Jerry Plus, ewentualnie z dodatkiem jakiejś super diety. Na to białko, u mnie akurat mleko w proszku, probiotyki i Quickor, czyli to jest na pewno poniedziałek, wtorek. Od środy wchodzi już sama karma Jerry Plus i u mnie karmienie, tak jak też mówiłem, u mnie karmienie jest, wsypywana jest większa dawka rano i większa po południu. Gołębie mają na to 15 minut, jedzą ile chcą, wybierają sobie ile chcą, zjedzą, karma jest zabierana i przez 10-11 godzin nie mają karmy w karmniku. Popołudniowy trening, oblot i po raz kolejny jest robione tak samo. Karmą Jerry Plus gołębie na pewno się nie zapasą, na pewno nie złapią jakiegoś, nie zatłuszczą się i tak dalej, a na pewno bardzo, bardzo chętnie trenują. Są również tańsze zamienniki z innych firm, również możecie je znaleźć. I taka karma jest stosowana, taka 100% Jerry Plus jest stosowana środa, czwartek, piątek. Ja powiem tak, nie jest to nic nadzwyczajnego, co powiedziałem, jest to proste, a jednak gołębie na tych lotach 300 plus naprawdę do 350 naprawdę bardzo dobrze sobie na tym radzą. Jeżeli byłaby, że tak powiem, jakaś cięższa, czyli lot jakiś cięższy, bardziej pod wiatr i tak dalej, oczywiście jest również karma energetyczna. Ja stosuję karmę energetyczną z Van Robaisa. Tam możecie sobie sprawdzić, jaki to jest numerek, bo ja szczerze nie pamiętam. I wówczas przy tych lotach 300 plus jest już ona powolutku dodawana czwartek, piątek na co najmniej jedno karmienie. Gdyby byłby lot mocno pod wiatr, wówczas nawet 50/50. Wiadomo, wszystkie te karmy, wszystkie te preparaty, chociaż w drobnych ilościach, w niedużym procencie musimy zacząć podawać im już wcześniej, żeby one się z tym zapoznały, czyli jak zaczynamy treningi, już podajemy te środki i karmy, chociaż w niewielkiej ilości. I tak jak mówię, nie trzeba bardzo dużo kombinować, najważniejsze, żeby była regularność, żeby tydzień w tydzień było to samo, żeby nie kombinować, że tak powiem, jak koń pod górę, nie zmieniać, nie czarować, bo ktoś Wam coś powiedział, bo ktoś nagle po trzecim locie zdradził Wam jakiś magiczny środek i Wy go nagle wprowadzacie. Nie tędy droga. Gołąb najbardziej nie lubi zmian takich, jak to ja mówię, o 180 stopni. Jeżeli coś robicie, to róbcie to dalej. Jeżeli widzicie, że coś jest nie halo, jakiś może środek powoduje, że coś jest źle, to go wycofajcie. Ale jeżeli byście chcieli jakiś inny środek wprowadzać, to trzeba to wprowadzać w naprawdę małych ilościach, stopniowo, żeby gołąb nie doznał szoku, bo wtedy z reguły wychodzi to tylko na gorsze, a nie na lepsze. Jeżeli chodzi o samą końcówkę, tak jak mówię, jeżeli już wchodzimy w te loty dłuższe, jest więcej tej karmy energetycznej czwartek, piątek. W sobotę u mnie gołębie oczywiście są karmione. Są karmione zawsze rano. Tyle ile chcą, tyle zjadają. Chyba że jest to lot, nie wiem, 100 km z wiaterkiem. Wówczas mogę im, że tak powiem, dać tylko trochę. Ale zawsze w sobotę jest karma super dieta u mnie. I zawsze jest czysta woda. Ogólnie ten, jak to niektórzy mówią, trik z wodą. Czyli zawsze woda jest wymieniana dwa razy dziennie. I niemalże zawsze gołębie wieczorem piją czystą wodę. Jeżeli dostają jakieś środki, dostają ten środek rano, a wieczorem jest to czysta woda. Wówczas widzę przede wszystkim po tym, że gołąb więcej tej czystej wody wypija, bardziej nawadnia mięśnie, niczym tak sobie tych mięśni nie nawodni, jak właśnie czystą wodą, której wypije więcej, jest bardziej okrągły, bardziej sprężysty jest ten mięsień, a to ta woda później jest potrzebna mu w tych mięśniach w trakcie lotu, no bo z niej cały czas będzie ją pobierał, a jest ona mu niezbędna, wiadomo, przy takim wysiłku.
Jeżeli chodzi o niedzielę, no to wiadomo, jest w trakcie, po przylocie, gołębie u mnie zawsze mają karmę z propolisem, ewentualnie na to jest dodawane czy kurkuma z pieprzem. Wiadomo, to ma być też zabezpieczenie, bo nigdy nie wiemy, co ten gołąb po drodze, czego się napije, gdzie trafi, czy przypadkiem czegoś nie złapie, że tak powiem w cudzysłowie, w kabinie. Więc musimy przede wszystkim bardzo mocno je zabezpieczyć i wówczas, tak jak mówię, niedziela, karma z propolisem, poniedziałek, wtorek, mocna odbudowa, czyli białko, w zależności od tego, jaki był ciężki lot. Jeżeli dużo nie straciły masy, to mogą dostać go najwyżej tylko w poniedziałek, ewentualnie w mniejszej ilości. Dawkowanie sami sobie musicie ustalić i dobrać. Zobaczycie, gołębia ciężko jest, że tak powiem, przedawkować. On ma też taką budowę organizmu, że jeżeli coś jest mu zbędne, on to wydali, więc to takie przedawkowanie tego typu jak białko i tak dalej, no nie jest to aż tak, nie ma się aż tak bardzo czego bać. Ja nie stosuję tych środków, że tak powiem, stricte na miarki, tylko raczej sypę na oko, z czasem już sobie sami do tego dojdziecie, ile tego stosować. Jeśli coś mi się przypomni, zrobimy teraz małe cięcie i ewentualnie za chwilkę jeszcze coś Wam dopowiem. To może podsumuję to w ten sposób. Bo jak widzicie, o pewnych środkach zapomniałem. A, niestety. Tak jak mówię, po locie elektrolit, to mają gołębie przeważnie w niedzielę. Różnie, z cytryną na przykład. Coś, co jeszcze stosuję, a o czym zapomniałem. Żeloksygen. Żeloksygen stosuję przeważnie, tak jak mówię, gołębie wracają z lotu, dostają propolis, którego tutaj akurat nie ma. Czyli to mają, tym mają karmę nasączoną. A wieczorem bardzo lubię podać żeloksygen. Czyli drożdże, też witaminy, bardzo mocno stawia je na nogi. I żeloksygen, czyli tutaj mamy te środki na odbudowę, tak? Czyli elektrolit, cytrynka, żeloksygen, probiotyk plus Quikor, czyli naturalne środki. Sedohol, lubię na wątrobę podać, wiadomo, w poniedziałek. Też zdarza się, że jest podawany w poniedziałek po południu razem z karnispidem. Karnispida tutaj już nie mam. I na przykład żeloksygen jest podawany, tak jak mówię, w niedzielę po locie, a później on jeszcze przechodzi, jeżeli chodzi o przygotowanie już później do lotu. Czyli tu mamy tą odbudowę świeżo po locie. Coś, co dalej mamy. Drogi oddechowe. Też środek, o którym nie wspomniałem. Tak jak mówię, skleroza nie boli. Tak to postawimy. Rozitol, czyli krople na oczyszczanie. Pierwszy raz gołębie są kropione, jak są jeszcze na jajkach, czyli przed pierwszymi wypuszczeniami. Oczyszczanie dróg oddechowych. Każdy dostaje krople. Później przed treningami i później po locie, mówię, co drugi, co trzeci tydzień. Tylko jest to stosowane najpóźniej w poniedziałek. Albo w niedzielę wieczorem, albo w poniedziałek. Minimum to 5-6 dni przed kolejnym lotem. Nie można tego podawać przed samym lotem. Czyli oczyszczanie w ten sposób. Avimicin Forte z Ronfielda. W tym roku pierwszy raz stosowałem. Bardzo mi się podoba. To jest bardzo podobne działanie do tego. Aczkolwiek jest to w proszku, więc również podaję to na karmę. Blitzform, czyli to już to moje przygotowanie do lotu wcześniej, czyli to jest w czwartek, teraz będzie raczej środa, czwartek. Jeżeli chodzi o oleje, nie stosuję olejów energetycznych żadnych. U mnie, że tak powiem, króluje olej lniany. Żeloksygen również podawany jest, jeżeli coś podaję na karmę, albo ewentualnie nawet wzbogacam tylko nim w granicach czwartku. To jest też taki dodatkowa bombka energetyczna dla nich. Czyli w zależności mogę podać parę kropli tylko dosłownie, żeby pamiętały. Jeżeli jest ciężki lot, podaję tego troszeczkę więcej. I na przykład posypuję Quikorem. Lecytyna, czyli też L-karnityna. Ta L-karnityna, czyli ten nasz spalacz tłuszczu,
który jest, mówię tutaj, ta lecytyna, w niej jest L-karnityna, spalacz tłuszczu, który jest w karnispidzie, którego tutaj nie ma, jest stosowana przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, a lecytyna jest podawana w czwartek bądź w piątek, różnie to bywa w zależności od lotu. I to jest wszystko. Czy jest to bardzo dużo? Myślę, że nie. W gramach, jeżeli chodzi o cały sezon, nie jest to dużo. Jest to sposób, mówię, prosty, bardzo prosty, a naprawdę da się w ten sposób latać na naprawdę dobrym poziomie i osiągać naprawdę fajne wyniki. Wiadomo, do tego trzeba do tego dołożyć dobre ptaki, te ptaki selekcjonować przez lata. Ja jestem zdania nie trzymać nie wiadomo jak dużej ilości gołębi. Naprawdę, jeżeli gołąb przez 2-3 lata tylko wraca, no to u mnie nie miałby miejsca i nie ma prawa mieć miejsca. Gołąb musi być przede wszystkim lotowany, musi być dużo razy koszowany, nie oszczędzany na siłę. Jeżeli gołąb ma słabą wydolność, nie odbudowuje się, no to naprawdę nie będzie z niego lotnika. A rzadko kiedy z jego dzieci będą lotniki. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. Tak jak mówię, prosto, a jednocześnie, tak jak mówię, tych pucharków jednak się przez lata troszeczkę już nazbierało, pomimo tego prostego sposobu. Wiadomo, co roku coś dodaję, coś ujmuję, różnie to bywa. Z reguły ostatnio więcej ujmowałem niż dodawałem. Tak jak mówię, czysta woda to nic strasznego. Naprawdę warto czasem się zastanowić, czy te wszystkie oleje energetyczne i inne pierdoły są naprawdę bardzo potrzebne. Wiadomo, są mistrzowie, którzy na tym latają i chwała im za to. Aczkolwiek ja jestem zdania, że nie do końca to wszystko jest potrzebne. Wystarczy naprawdę przede wszystkim zadbać o regularność, wiedzieć po co się co podaje i naprawdę można bardzo fajnie latać, ale też podstawą są dobre ptaki i bardzo dobra karma, bo z tego gołąb czerpie najwięcej. Dodatki to są tylko dodatki. Tyle na dziś. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli jeszcze bym o czymś zapomniał, to Wam dopowiem. Tyle na dziś. Tyle jeżeli chodzi o kwestie wdowieństwa. Mam nadzieję, że dla młodych hodowców coś to przyniesie, coś dobrego. Tak jak mówię, macie pytanka, pytajcie, dzwońcie, piszcie. Ile będę mógł, tyle Wam pomogę. Pozdrawiam serdecznie i szykujemy się na kolejny sezon.